3 grudnia pod pomnikiem Adama Mickiewicza szopkarze zebrali się, by zaprezentować swoje dzieła. Po hejnale o godzinie 12 korowód twórców przeszedł wokół rynku głównego przed estradę, gdzie odbyła się prezentacja szopek. Trzy dni później, po tajnych obradach jury w Pałacu Krzysztofory, ogłoszono wyniki i nagrodzono szopkarzy. Zostało zgłoszonych 187 szopek, w tym 44 seniorów, a pozostałe to młodzieżowe i dziecięce w trzech kategoriach. Jeśli chodzi o dzieci, to są kategorie wiekowe do 8 lat, 9 do 11, 12 do 14, a od 15 do 18 to jest młodzież. O dorosłych to szopki oceniamy już pod względem wielkości szopek, czyli są szopki duże, średnie, małe i miniaturki. Przyznano także nagrody imienia Zofii i Romana Reinfusów, nagrodę imienia dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Jerzego Dobrzyckiego oraz inne specjalne wyróżnienia i nagrody. Szopki zacząłem robić od 1982 roku i 15 lat miałem później przerwy. Zacząłem, znów ponownie wróciłem do szopek od 2006 roku, no i do obecnej chwili. Na tą szopką pracowałem 1,5 roku z małymi przerwami, ale bardzo małymi. Ona wygląda bardzo delikatnie, ale sama w sobie jest bardzo trwała. Moje tradycje szopkarskie nie są długie, bo rozpocząłem budowę szopek w 2008 roku. W 2010 roku po raz pierwszy wziąłem udział w konkursie. Zająłem wtedy 2 miejsce w kategorii szopek dużych. Później było wyróżnienie, później było 1 miejsce w kategorii szopek średnich. Od 3 lat budowałem szopkę, która za mną stoi, i zająłem 1 miejsce w kategorii szopek dużych. Pochodzę z rodziny, od tradycji szopkarskiej, od 100 lat. A ponieważ ta szopka jest stworzona przez 2 kobiety, pomyślałam sobie, że te kobiety krakowskie są tak wspaniałe i tak wielkie, a o nich często nie mówimy. Każdą wolną chwilę się poświęca. Każdy ułamek sekundy, no, ktoś idzie na spacer, ktoś idzie do teatru, na wycieczki tu tam, czy gdzie indziej, a szopka siada, myśli, a nawet do tego stopnia, że jak się zrobi, no, przynajmniej w moim przypadku, to siadam i patrzę, co jeszcze tam przypasować. W szopce wyraża się miłość do tego miasta. Przecież to jest architektura tego miasta. Tak jak pan dyrektor powiedział, kwintesencja Krakowa. Wszystkie zgłoszone szopki są tradycyjnie prezentowane na pokonkursowej wystawie w Pałacu Krzysztofory od 7 grudnia do 28 lutego 2016 roku.